to wy już jesteście. W kolejnym odcinku z serii Książka na lato powrócimy do Rafała Kosika, autora, który jest chyba najbardziej obecny na moim kanale przez różne recenzje, przez wywiady, ale powrócimy do Rafała Kosika, jakiego u mnie jeszcze nie było. Rafał Kosik w nowej, zupełnie nowej odsłonie, czyli Rafał Kosik dla dorosłych. Zanim Rafał Kosik odniósł swój ogólnopolski sukces z serią Felixnet i Nika, pisał science fiction. Można powiedzieć nawet hard science fiction. Science fiction, które niestety, nie mam pojęcia dlaczego, się jakoś nie wybiło. Może akurat nie było zapotrzebowania na literaturę tego typu, może to nie był ten czas. Ale te powieści z tego nurtu dla dorosłych dalej są dostępne, dalej można je kupić, a naprawdę warto. Pierwszą powieścią wydaną w 2006 roku jest Mars. I po Marsa sięgnijcie koniecznie, ponieważ jest to idealna książka na wakacje. Dlaczego? Jest to książka w stylu tego starego, dobrego, polskiego science fiction. Czytając jego, ma się wrażenie, jakby się po prostu czytało unowocześnionego nieco Lema. To jest właśnie ten nurt. Kosik. Nowy Lem. Myślę, że spokojnie można tak powiedzieć. Mars mi się bardzo podobał. Mars opowiada, no, oczywiście o Marsie. O kolonizacji Marsa, o zasiedlaniu. Jest to książka naprawdę wielowątkowa. Składa się, powiedzmy, z takich dwóch głównych części, które dzieją się w siebie w oddaleniu o chyba coś koło 30-40 lat, więc mamy tutaj tak naprawdę, powiedzmy, dwie książki w jednej, myślę, że można to tak nazwać. Jest to z jednej strony literatura typowo rozrywkowa, ale z drugiej strony jest ona postawiona na tak wysokim poziomie, że po prostu zostawia po sobie niezapomniane wrażenia. Drugą powieścią Rafała Kosika dla dorosłych, dla tych dużych, czyli powiedzmy, no już w zasadzie dla mnie, którą czytałem, był Kameleon. Znowu science fiction, ale nie do końca. Kosik zawsze chwalił się tym, że pisze science fiction, które jest bardzo odległe od fantazy. I rzeczywiście tym się chwalił, że że w tym momencie polskie, generalnie światowe science fiction to jest praktycznie fantazy. A on chce właśnie pisać w tym starym, dobrym gatunku, gdzie się mówi o maszynach, no po prostu Lem. Niestety Kameleon, właśnie w Kameleonie dla mnie było trochę za dużo fantazy, chociaż były też wątki stricte lemowskie. Nie mówię, że nie podobała mi się ta książka, była bardzo dobra, bardzo przemyślana, zresztą dowodzą tej mojej opinii też szereg nagród, które ta książka właśnie dostała, ale na przykład w porównaniu do Marsa lepiej wypadł Mars. Może dlatego, że to był taki czas, może właśnie takiej lektury potrzebowałem, idealnej na wakacje. Obie te książki są idealne na wakacje. Twórczość Kosika dla dorosłych jednak na tym się nie kończy. Jest jeszcze Vertical. Vertical, którego jeszcze nie czytałem, ale jak tylko przeczytam, na pewno dam wam znać, co o nim sądzę. I są dwa zbiory opowiadań. Człowiek, który się zawiesił. Tą książkę, ten zbiór opowiadań już recenzowałem na moim kanale. Link macie w opisie. I Nowi Ludzie. W zbiorach opowiadań Kosik sobie trochę bardziej daje pofolgować, po prostu popróbować różnych rzeczy. Oczywiście są to znowu opowiadania głównie science fiction, bo w końcu Kosik. Ale nie tylko. Są czasami opowiadania bardziej, powiedzmy, metafizyczne. Są czasami bardziej życiowe. Kosik w swoich książkach nie unika pytań o te głębsze, dużo głębiej sięgające dylematy moralne, które tykają tak naprawdę każdego z nas. Ale to wszystko jest zapakowane w czystą rozrywkę. I właśnie po przeczytaniu tych książek, tego Kosika dla dorosłych, doszedłem do jednego wniosku. Kosik dla dorosłych jest lepszy niż Felixnet i Nika. I dla mnie, czyli fana Felixa Neta Inki od lat, jest to duży szok. Zawsze
kosik równał się Felix. Zawsze tutaj zachodziło równanie. W tym momencie widzę, że seria Felixa narzuca na autora pewne ograniczenia. Zresztą Rafał sam mówił, że najchętniej to by wysłał Felixa na tajnikę na stację kosmiczną, na orbitę. No ale nie może, bo jednak seria Felix na tajnika musi mieć chociaż jakiś ułamek wiarygodności, że to się rzeczywiście mogło wydarzyć. Ogranicza go ta seria, a szkoda, bo naprawdę Mars pokazał, że Kosik jest pisarzem naprawdę światowej klasy. Na pewno jeżeli chodzi o to hard science fiction. Może nie trafił w swój czas, bo w tym momencie jakby to typowe science fiction odeszło rzeczywiście trochę do lamusa. Może trzeba będzie poczekać na lepszy moment. Ale Rafał, jeżeli to oglądasz, ty zacznij myśleć nad pisaniem jakiejś kolejnej powieści właśnie dla nas, dla tych dużych. To taki mój osobisty apel. A wszystkich, którzy jeszcze nie znają Kosika dla dorosłych, serdecznie zachęcam, bo właśnie wakacje to jest idealny czas, żeby to zrobić. Na razie.